ale to jest z kolei też rola lidera, czyli żeby delegować te zadania i żeby zespół podążał i czuł się odpowiedzialny za te zadania. Ale moim zdaniem tutaj, przepraszam, że wejdę słowo, też uważam, że za tą delegacją, ja nie mówię, że za każdym razem, ale powinien iść ten lider jeszcze o krok dalej, czyli sam wejść w to zadanie. Przykład jednego hotelarza, którego znamy świetnie i który tam, nie wiem, raz czy dwa razy w tygodniu u siebie w hotelu sam serwuje śniadanie. No powiedz mi, jaki dyrektor generalny hotelu takie rzeczy robi? Zresztą to jest zadanie, które się deleguje dokładnie personelowi, który na co dzień jakby jest odpowiedzialny za wydawanie śniadań. A to jest też człowiek, który świetnie deleguje zadania, bez wątpienia. Ale widać, że przy okazji podąża. On pokazuje też zespołowi, słuchajcie, sam chce wejść w to zadanie, bo być może ja go wcześniej, akurat w tym przypadku tak było, że wcześniej tego w ogóle nie robiłem, więc to jest też dla niego nauka. On poznaje, jak ta praca wygląda. Znaczy ja myślę, że tutaj dawanie tego świetnego przykładu, ale także tworzenie doświadczenia dla gości to jest jeszcze inna kwestia, bo to jest niesamowity experience, kiedy faktycznie tak ten guest experience, o którym dużo się teraz mówi, kiedy dyrektor generalny hotelu i tutaj no naprawdę... Ale ona anonimowo występuje. Tak, jeśli on serwuje śniadania, na pewno ten serwis jest niebanalny i wyjątkowy, pokazuje swoje personelowi, że potrafi być w każdym miejscu w hotelu, to myślę też jest niezmiernie ważne, ale myślę, żeby przejść na taki poziom, to najpierw trzeba się nauczyć dobrze delegować. Tak. Dlaczego to jest ważne? Ja obserwuję takie trzy fazy i też dosyć często o tym mówię, ale myślę, że one są niezmiernie istotne. Trzy fazy dojrzałości menadżera, lidera. Pierwsza faza, kiedy zaczynamy, to jest zawsze ja zrobię wszystko sam. Zrobię wszystko sam, bo wszystko zrobię najlepiej, bo nikt tak dobrze przecież nie zrobi tego tak jak ja. No i to jest prawda, nikt tak dobrze nie zrobi, natomiast kończy się tym, że lider faktycznie pracuje po te 16 godzin, zespół... No bo nie ma czasu na te zadania, nie ma czasu. Wszystkich nie może zrealizować. Wszystkich nie jest w stanie zrealizować, natomiast zespół nie jest dociążony, zespół nie ma zadań, nie ma odpowiedzialności. Patrzy trochę na tego lidera z takim politowaniem, natomiast tutaj nie ma mowy o motywacji, o zaangażowaniu zespołu. W momencie, kiedy coś pęka, menadżer już czuje, że już dłużej nie da rady, zaczyna wypuszczać te zadania spod swoich skrzydeł i to jest taka druga faza, czyli zaczynamy delegować, a bardziej wydzielać zadania, bardziej to w tą stronę idzie i to powoduje, że faktycznie menadżer jest troszeczkę odciążony, że część zadań wykonuje za niego zespół, natomiast czy zespół do końca jest zaangażowany w te zadania? No nie do końca, dlatego że w momencie, kiedy się pojawiają jakieś problemy, jakieś coś się dzieje, to wszystko wraca z powrotem do menadżera i to menadżer musi szukać rozwiązań, szukać rozwiązań tych problemów i je znajdować, więc idealną sytuacją jest taka trzecia już faza, kiedy nie tylko delegujemy zadania, ale także potrafimy sprawić, żeby zespół się poczuł odpowiedzialny za te zadania i to jest zupełnie już inna faza dojrzałości i dopiero potem możemy przejść do tego serwowania śniadań, czyli dopiero kiedy potrafimy tak zarządzać, tak delegować zespołem, żeby zespół się zaangażował, żeby sam szukał rozwiązań, czyli w momencie, no tak jak ja teraz mówię do naszych ludzi, kiedy przychodzicie do nas z problemem, to przyjdźcie od razu z rozwiązaniem. Czyli nie okej, mamy problem, co zrobić, tylko jakie rozwiązania sugerujesz. I to jest niesamowicie istotne, bo zespół się angażuje w rozwiązywanie tych problemów i oni czują, że wszystko od nich zależy. Czyli rozwiązywanie kluczowych sytuacji zależy od nich. Także moim zdaniem bardzo ważne jest to bardzo ważna kompetencja, czyli delegowanie. I tutaj też ta komunikacja, do której będę wracać, moim zdaniem jest bardzo istotna, żeby jasno, precyzyjnie, ale też umiejętnie to robić. Jasne. No dobrze, to teraz powiedz, kim ma być lider? Czy ma być kolegą? Czy może rodzicem, czy może nauczycielem? Czyli to pytanie pewnie wynika z tego, co mówiłam wcześniej, czyli że
ktoś, kto zaczyna, kto jeszcze wczoraj się wywodził z zespołu, może zadawać sobie to pytanie, kim ja mam być, jaki ja mam się stać dla tego zespołu. I ja olbrzymią fanką jestem tego powiedzenia, że leaders are teachers, czyli że liderzy są nauczycielami. Przede wszystkim moim zdaniem powinniśmy być szefami, natomiast w drugiej kolejności nauczycielami, czyli osobami, które uczą, które szkolą, które są takimi mentorami. I pewnie każdy z nas pamięta jednego nauczyciela ze swojej szkoły. I na pewno nie jest to nauczyciel, który traktował wszystkich po koleżeńsku, na pewno nie jest to nauczyciel, który z łatwością stawiał piątki. To był nauczyciel, który wymagał, który był surowy, ale miał też autorytet i dla tego nauczyciela wszyscy się uczyliśmy tego przedmiotu. Więc bądźmy jak ten nauczyciel bardziej jako szef, mniej może jako kolega. Nie ulegajmy tej presji, bo często ulegamy, a no dobra, już nie będę wprowadzać tych zasad, no bo co oni powiedzą, może się zdenerwują, może się zdemotywują, takie machanie ręką powoduje, że robi to więcej szkody niż mogłoby. Także zachęcam do tego, żebyśmy byli nauczycielami i szefami dla swoich ludzi. Małgosiu, a powiedz, jak ustalać zasady pracy w zespole? Czyli jak wyznaczać zasady, jak sprawiać, żeby w zespole dobrze się pracowało. To ja wrócę może do tego expose szefa, bo nie wiem, czy każdy z nas menadżerów, szefów wygłosił swoje expose. Nigdy to nie jest niewłaściwy moment, żeby się za to zabrać, jeśli nie zrobiliście tego wcześniej. Ja powiem, jakie rzeczy powinny być w tym expose uwzględnione, więc przede wszystkim i w ogóle skąd w ogóle to expose, bo często jest tak, że ja obserwuję liderów, zwłaszcza tych, którzy przychodzą do nas na szkolenia liderskie, gdzie oni mają wielkie ambicje co do zespołu, natomiast nie do końca, wielkie oczekiwania, natomiast zespół nie do końca je spełnia, więc pytanie, czy te oczekiwania, te ambicje zostały odpowiednio zakomunikowane, czy one zostały ubrane w odpowiednie... W ogóle wie, co chce lider. Dokładnie, czy zespół wie, co chce lider, więc to jest pierwsza część. Powinieneś się zastanowić i najlepiej sobie to spisać, czego oczekujesz od swojego zespołu, czyli jakie są twoje oczekiwania i to jest absolutnie pierwsza część, którą powinieneś komunikować do swojego zespołu. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby zespół wiedział też, jakimi wartościami się kierujesz, co jest dla ciebie istotne. Bo wtedy zespół, kiedy nie będzie mógł ciebie zapytać, jak postąpić w danej sytuacji, a znając twoje wartości, to będzie wiedział, jak ma postąpić. Bardzo ważne jest też, żebyś odpowiedział na pytanie i dał tą informację do zespołu, czego nie akceptujesz absolutnie, czyli ja mówię to, za co można wylecieć, tak. To konkretnie wartości, które są dla ciebie ważne i twoje zasady i czego nie akceptujesz, czyli czego w swoim zespole nie będziesz tolerować. Bardzo istotną rzeczą jest też, żeby powiedzieć zespołowi, czego może od ciebie oczekiwać, czyli z jednej strony twoje oczekiwania względem zespołu, ale też czego zespół może się po tobie spodziewać, gdzie będziesz ich wspierać, jakie wsparcie oferujesz swoim pracownikom. Także jeszcze? To są takie elementy. Nie, to są najważniejsze elementy, bo nie chciałabym tego komplikować nadmiernie, natomiast to są najważniejsze elementy, które się powinny znaleźć właśnie w takim expose. Okej, dobrze. Tutaj dodałaś, czy mamy tutaj w naszej agendzie jeszcze rozmowę, w jaki sposób zarządzać pracownikami z pokolenia Y? Czy rzeczywiście chcesz jakby w tym momencie jeszcze dodawać do tej dyskusji to, bo to jest, myślę, bardzo duże zagadnienie. Samo w sobie, że to jest pewnie na zupełnie inny odcinek, ale no rozumiem, że masz jakiś pomysł, szczególnie jeśli chodzi o to pokolenie Y i ta pozycja lidera, kierownika zespołu. To znaczy ja bardzo chętnie się odniosę do tego, bardzo chętnie na to pytanie odpowiem i odpowiem na nie bardzo krótko, żebyście też Państwo tutaj się nie przerazili, że teraz będzie kolejny odcinek o zarządzaniu pracownikami z pokolenia Y, bo ja sobie uświadomiłam, że bardzo dużo się teraz mówi o tych pracownikach, że oni są tacy inni, tak trzeba nimi specjalnie zarządzać, że trzeba tak nimi się w specjalny sposób interesować i tak zaczęłam się nad tym zastanawiać głębiej i doszłam do wniosku, że kurczę, no w zasadzie u nas w zespole, no to wszyscy są z tego pokolenia. I co my robimy, jak my się z nimi komunikujemy, jak my zarządzamy tymi ludźmi. I potem ja doszłam do kolejnego wniosku, bo też prowadziłam ostatnio rekrutację, na którą wiele osób z tego pokolenia przyszło i
myślałam sobie, że zawsze zadawałam im jedno pytanie. Znaczy, zadawałam im wiele pytań, ale jedno pytanie to jest właśnie takie, co ci jest potrzebne, żeby się dobrze czuć w pracy? I oni na to pytanie odpowiadali i to było genialne, bo oni tak naprawdę, jeśli się ich zapytać, to oni ci powiedzą, czego oni potrzebują i jak nimi zarządzać. No wiesz, o to się nie pojawiają jakieś absurdalne życzenia typu, wiesz, no okej, okay, pracujecie od 8, ale ja bym wolał na 9. Wiecie co, no macie kawę, ale ja wolę inną kawę. Wiesz, czy to nie idzie trochę w absurdy pewne? To znaczy, myślę, że to zależy od czego wyjdziesz, bo zaczynamy od rzeczy ważnych i to, co jest dla nich bardzo ważne i co oni mówią, to jest, oni chcą bardzo jasno mieć sformułowany zakres obowiązków. Oni chcą wiedzieć, za co odpowiadają. Tak? To jest im potrzebne takie do poczucia bezpieczeństwa, do tego, żeby wiedzieć, w jakich ramach się obracają, czego się tak naprawdę od nich wymaga. To, co ja zauważyłam, co jest niezmiernie ważne, to jest informacja zwrotna. Oni potrzebują bardzo jasnej informacji zwrotnej i to zarówno kiedy robią coś dobrze, czyli chcą być chwaleni, chcą być docenieni, ale też druga rzecz, jeżeli robią coś źle, oni sobie, ja też nauczyłam się tego bardzo dobrze, jeśli chodzi o informację zwrotną, że w każdym wypadku trzeba jej udzielać. Oczywiście trzeba to robić umiejętnie, jeśli chcemy motywować i angażować zespół, ale oni sobie bardzo cenią informację zwrotną, nawet jeśli ona nie jest taka, jakby chcieli. Więc informacja zwrotna, czyli dalej mamy komunikację. Co jest jeszcze im potrzebne? Chcą się rozwijać, tak? Oni chcą się rozwijać. No ale wiesz, chcą... no teraz co to znaczy chce się rozwijać? To znaczy, że chce karierę, tak? Pionowo w górę. Jakie są tu możliwości waszej organizacji, tej mojej kariery? Czy pod tym pojęciem oczekują chcą się uczyć. Innej odpowiedzi? Oni chcą się uczyć, chcą brać udział w szkoleniach, chcą czuć, że poszerzają zakres swoich kompetencji. I ja też zauważam, że teraz znacznie się skrócił czas, który spędzamy w jednej firmie. I myślę, że my też jako pracodawcy powinniśmy się nauczyć akceptować to. I fantastycznie, że są ludzie, którzy pracują u nas po kilkanaście lat, ale też nie obrażajmy się, jeżeli ktoś przychodzi i pracuje z nami pół roku, bo on nam poświęca swoje pół roku życia, to jest dla niego długi okres, bo ja teraz nawet studiując CV, tam no, masz po kilka miesięcy. To jest tak. Kiedyś, ja pamiętam, się pracowało po kilkanaście lat i to była wtedy kariera, to można było już szukać innej pracy po kilkunastu latach, potem to się skróciło do kilku, nie wiem, do siedmiu, potem do czterech. Teraz się pracuje po kilka miesięcy i to jest już doświadczenie. Także myślę, że my się też nie obrażajmy. W ten sposób to wygląda, wszystko jest coraz bardziej dynamiczne i to, z czym to pokolenie będzie się zmagać, i z czym się będą zmagać kolejne pokolenia, to że oni będą teraz rywalizować już nie z ludźmi, ale też z postępującym procesem automatyzacji. Więc myślę, że to też jest istotne zagadnienie, pewnie już na kolejny odcinek. Natomiast tak podsumowując, w jaki sposób zarządzać osobami z pokolenia Y, zapytajcie ich, oni wam powiedzą, co jest dla nich ważne i zapewnijcie im te najważniejsze rzeczy. Jeśli chodzi o kawę, to oczywiście możemy ustalić, mamy zasady znaczy, w firmie. Ja podałem takie bardzo, że tak powiem, rzeczowe pewne aspekty, takie przyziemne. To nie znaczy, że teraz każdy z kandydat o pracę z pokolenia Y przychodzi i ma takie roszczenia. Tak? Ja się nie spotkałam. Trochę to wyolbrzymiłem, nawet bardzo. Tak, no ale jakby myślę, że rzeczywiście, to jest dobre pytanie, warto posłuchać, jaka jest ich opinia, co oni by chcieli, żeby rzeczywiście... Angażujcie ich. Żeby się dobrze czuli po prostu w tej pracy, to myślę, że też to pytanie może ich trochę zaskoczyć i pokazać, trochę nawiążemy do reputacji, tak, o której będzie gdzieś tam kolejny nasz kolejny odcinek, dokładnie. Że no okej, okay, no to ten menadżer, który mnie rekrutuje teraz rzeczywiście, no fajnie, to buduje trochę jego pozycję, jego reputację, bo to nie jest tylko facet, który mnie wypytuje o jedno, drugie, o trzecie, tylko rzeczywiście jest ciekawy też mojej opinii. Dokładnie. Warto, znaczy ja zachęcam do tego, żebyście poznali wartości, którymi się kierują wasi ludzie, tak samo jak wy potrzebujecie powiedzieć im, jakie są wasze wartości. I jeszcze tak z kolei byliśmy już przy rekrutacji, to powiem też, że rekrutacja to jest sprzedaż, szanowni państwo, i tutaj się dwie strony sprzedają. To nie jest tak, że państwo tylko zapraszacie na wywiad i słuchacie i zadajecie pytania. Jeśli wy się dobrze nie sprzedacie, zarówno na tym spotkaniu, jak i poprzez różnego rodzaju działania związane właśnie z budowaniem reputacji, marki i tak dalej, czyli coś, o czym będziemy też trochę mówić w następnym odcinku, no to sorry, no nie będzie sukcesu. Także
zachęcamy do tego, żeby traktować wszystko jako taki proces, w którym musi być dwójka partnerów i dwie osoby muszą chcieć, dwie strony. Tak jest. No to cóż, dziękujemy bardzo. Tak, za dziękuję uwagę. Bardzo. Moim Państwa gościem była Małgorzata Pioszyk. Rozmawialiśmy w tym odcinku o efektywnym przywództwie, czyli jak z kierownika stać się liderem. Jak z